Cześć. Witamy na kanale Życiowe Ścieżki. Miłego oglądania. Rosangela obserwowała męża w milczeniu. Marco kręcił się wokół lustra od około godziny. Zdała sobie sprawę, że miał kochankę. Zrozumiała, ale nie mogła nic powiedzieć. Gdy tylko zebrała się na odwagę, do gardła podeszła jej gruda. Kobieta nie chciała pokazać swojej słabości, nie chciała się upokorzyć i płakać przed nim. Wciąż miała nadzieję, że się myli, dlatego tak bardzo bała się tej rozmowy. Idę do pracy. Wyobraź sobie, że znowu mnie wzywają. Marco skrzywił się artystycznie. Dziwne, jak oni sobie wcześniej radzili bez ciebie. Rosangela odpowiedziała spokojnie. Co Wiktor może powiedzieć? Obiecałeś dzieciakowi, że dziś wieczorem obejrzycie razem piłkę nożną. Znowu zapomniałam. Mąż zrobił sfrustrowany grymas. No cóż, nie wiem. Wytłumacz mojemu synowi, że muszę pracować, żeby utrzymać naszą rodzinę. Nie możemy żyć z pensji nauczycielki. W porządku, spróbuję. Rosangela odpowiedziała, w milczeniu udając się do kuchni. Kobieta usłyszała trzask frontowych drzwi i pozwoliła łzom opaść. Nie rozumiała, co się stało z Marco, ponieważ byli nie tylko małżeństwem, ale i najlepszymi przyjaciółmi. Rosangela pamiętała, jak w pierwszej klasie Marco podszedł do niej, wziął ją za rękę i powiedział rodzicom, że będzie siedział z tą dziewczynką w jednej ławce przez całe 10 lat. Dorośli śmiali się, ale po roku zdali sobie sprawę, że Marco nie żartuje. Zostali dobrymi przyjaciółmi i już w młodym wieku ich przyjaźń przerodziła się w silną miłość. Natychmiast po powrocie Marco z wojska pobrali się. Rosangela pamięta, jak dyżurował prawie 24 godziny pod oknami szpitala położniczego, gdy rodziła syna. Pamięta, jak Marco spędzał z nią noce, na zmianę kołysząc dziecko. Gdzie to wszystko się teraz podziało? Nie mogła uwierzyć, że ich uczucia mogły wygasnąć. Wszyscy wokół mówili, że ich małżeństwo jest błogosławione w niebie. Mamo, zawołaj tatę! Piłka nożna się zaczyna! Dyszący Wiktor wbiegł do kuchni. Synu, tata ma nagły wypadek w pracy. Poszedł na nocną zmianę. Rosangela powiedziała cicho, powstrzymując łzy. Znowu? Siedmiolatek zmarszczył brwi. Obiecał. W porządku. Obejrzyjmy to razem. Ja też lubię piłkę nożną. Kobieta uśmiechnęła się. Nie ma potrzeby, mamo. Wiem, że nie lubisz piłki nożnej. Zajmij się swoimi sprawami. Sam obejrzę. Wiktor odpowiedział dojrzale. Rosangela spędziła następny dzień na rozmyślaniach. Kobieta była zdeterminowana, by odebrać Marco rywalce. Uzgodniwszy, że wyśle syna na 2 dni do babci, postanowiła zaskoczyć męża romantyczną kolacją. Rosangela, wejdź na chwilę do pokoju nauczycielskiego. Szuka cię jakaś nieprzyjemna kobieta. Mówi, że nie wyjdzie, dopóki z tobą nie porozmawia. Karla, dyrektor gimnazjum, weszła do klasy. Piszmy dalej, będę się streszczać. Rosangela powiedziała, wychodząc z klasy, co to za nagły wypadek? Zwróciła się do koleżanki. Zobaczysz. Nie wiedziałam, jak ją wyciągnąć. Może jest czyimś rodzicem, ale pierwszy raz ją widzę. Kiedy Rosangela weszła do pokoju nauczycielskiego, wiedziała, o kogo chodzi. Dziewczyna w nieokreślonym wieku siedziała przy stole bez ceremonii. Tył jej głowy był ogolony na łyso, a czubek włosów ufarbowany na jaskrawy pomarańcz. Jej krótka spódniczka była ledwo widoczna spod jasnoróżowej koszulki, a w jednym uchu miała 3 kolczyki. A w drugim 5. Cześć, przyszłaś się ze mną zobaczyć? Rosangela była zaskoczona. Jeśli jesteś Rosangelą, żoną Marco, to tak. Dziewczyna powiedziała wyzywająco. Tak, jestem. Czemu zawdzięczam ten zaszczyt? Ręce Rosangeli zadrżały zdradziecko. Tak sobie ciebie wyobrażałam. Stara nauczycielka. Malowana kobieta uśmiechnęła się. Młoda damo, co ty wyprawiasz? Dyrektorka była oburzona. Zadzwonię po ochronę. Nie ma takiej potrzeby, Karla. Rosangela szepnęła cicho. Dziewczyna już wychodzi. Chodźmy porozmawiać na zewnątrz. Zwróciła się do nieproszonego gościa. Dziewczyna uśmiechnęła się, ale posłuchała Rosangeli i w milczeniu podążyła za nią. Kim jesteś? Czy zechciałabyś się wytłumaczyć? Jeszcze nie rozumiesz? Jestem ulubioną kobietą twojego byłego męża. Mam na imię Adelina. Rywalka powiedziała z szyderstwem. Musisz mnie mylić z kimś innym. Mój mąż i ja mamy dobre relacje, silną rodzinę. On kocha mnie i mojego syna. Rosangela powiedziała spokojnie, chociaż była w huraganie. Proszę, pozwól Marco odejść. On kocha tylko mnie, a ciebie toleruje z litości. Jeśli go kochasz, to daj mu szansę na szczęście. Dziewczyna powiedziała poważnie.
Adelino, ja nikogo nie powstrzymuję. Jeśli on chce odejść, to droga wolna. Ze zmęczeniem powiedziała kobieta. Odejdź. Nie waż się więcej pokazywać mi swojej twarzy. Marco powiedział mi wczoraj, że chce odejść na dobre, ale ty miałaś dość leżenia u jego stóp, płaczu, błagania, żeby nie odchodził. Pozwól mu odejść. Nie możesz się stąd wydostać siłą. Adelina zaczęła krzyczeć. Odejdź! Rosangela powtórzyła. Odwróciwszy się, kobieta powędrowała na chwiejnych nogach w stronę szkoły. Karla podbiegła do niej. Kobieta spojrzała na Rosangelę z żalem. Wszystko słyszałam. Jakie to okropne. Rosangela, możesz iść do domu. Będę cię kryć. Dziękuję. Proszę, nie mów nikomu. Wstydziłabym się przed kolegami. Rosangela poprosiła, wiedząc, że to na nic. Dyrektorka była pierwszą plotkarą w szkole i nigdy nie potrafiła trzymać języka za zębami. Jak to? Przecież mogłaś nie uprzedzać. Idź do domu, uspokój się i niczym się nie przejmuj. Kiedy Rosangela wróciła do domu, zadzwoniła do ślusarza i poprosiła go o wymianę zamka. Następnie spakowała wszystkie rzeczy męża do walizek i wystawiła je za drzwi. Po ubraniu się wyszła do domu swojej matki. Nie chciała więcej widzieć Marco. Jeśli rano chciała spróbować odzyskać ich związek, to teraz już nie. Nie spodziewała się po nim tak cynicznej zdrady i hańby. Rosangela nie wiedziała, jak ma dalej żyć. Ona i Marco byli razem od 7 roku życia, ale będzie musiała nauczyć się żyć bez niego. Córko, co się z tobą dzieje? Nie rób nic głupiego. Ty i Marco jesteście jednym i tym samym. Nie rozumiem, jak możesz się rozwieść. Giovanna, matka Rosangeli, powiedziała cicho. Proponujesz wybaczyć zdradę i zdradę? Udawać, że nic się nie stało? Po cichu znosić wstyd i upokorzenie? Młoda kobieta była oburzona. Zrozum. Wiele małżeństw przez to przechodzi. Właśnie teraz jest kryzys w waszym związku. Uwierz mi, minie trochę czasu i wszystko się poprawi. Musisz tylko być cierpliwa i mądra. Masz syna. Marco dobrze zarabia. Jak będziesz bez niego żyć? Pomyśl chociaż o dziecku. Jakoś przeżyje. Rosangela powiedziała uparcie. Wszystko jest lepsze niż życie ze zdrajcą. Giovanna potrząsnęła głową, ocierając łzę. Nie pochwalała decyzji córki, by odejść, nawet nie tłumacząc się i nie próbując ratować niegdyś przyjaznej rodziny. Popełniasz teraz wielki błąd. Kiedyś zrozumiesz, o co mi chodzi, ale będzie już za późno, powiedziała matka. Rosangela poczuła się całkowicie zdruzgotana. W jednej chwili wszystko w jej życiu wywróciło się do góry nogami. 15 lat szczęśliwego życia małżeńskiego poszło na marne. Kiedy Rosangela podniosła telefon komórkowy, zobaczyła 15 nieodebranych połączeń od Marco. Kobieta zupełnie zapomniała, że wyłączyła dźwięk w telefonie. Po kilku sekundach namysłu postanowiła zadzwonić do małżonka. Cześć, Rosangela, co się stało? Nie wiem, co myśleć, powiedział podekscytowany Marco, natychmiast podnosząc słuchawkę. Cześć, Marco, zostawiłam cię. Jesteś wolny i nie musisz już kłamać. Dzisiaj przeżyłam wielki wstyd i rozczarowanie. Twoja Adelina odważyła się przyjść do mojego miejsca pracy i zawstydziła mnie przed całym zespołem. Marco milczał. Słyszała jego ciężki oddech w słuchawce. Zdała sobie sprawę, że nie wiedział, co powiedzieć. Dlaczego nic nie mówisz? Nie masz nic do powiedzenia? Rosangela uśmiechnęła się. Dzwonię w innej sprawie. Pamiętasz, czekaliśmy kilka lat na moją nominację. Cóż, mimo wszystko zdecydowali się wysłać mnie do Niemiec. Marzyliśmy o tym od tak dawna. Mężczyzna powiedział martwym głosem. Już za późno, Marco. Wczoraj zabiłeś we mnie te piękne, lekkie uczucia, które towarzyszyły mi przez te wszystkie lata. Nie potrzebuję cię. Nie potrzebuję twoich Niemiec. Jutro składam pozew o rozwód. Rosangela odłożyła słuchawkę, zakrywając twarz dłońmi. Chciała krzyczeć na cały świat. Krzyczeć, że cierpi, że jej dusza jest rozdarta. To było takie straszne mieć wszystko w życiu, a potem stracić to w jednej chwili. Rosangela musiała rzucić pracę. Karla nie dotrzymała obietnicy trzymania języka za zębami. Dyrektorka jeszcze tego samego dnia opowiedziała swoim koleżankom o wizycie Adeliny, ubarwiając wszystko. Doszło do tego, że uczennica 7 klasy zaczęła udzielać Rosangeli rad, jak wyglądać lepiej, aby odzyskać męża. Rosangela nie mogła znieść zażenowania i tego samego dnia napisała list z rezygnacją. Marco i Rosangela wkrótce się rozwiedli. Mężczyzna zbierał dokumenty na wyjazd za granicę, więc znalazł powiązania, aby przyspieszyć proces rozwodowy. Przemyślałeś to?
Nie potrzebuję Adeliny. To był tylko przelotny romans. Mamy dorastającego syna. Myślałaś o tym, jaki on będzie bez ojca? Zapytał Marco. Wyjedźmy stąd i spróbujmy o wszystkim zapomnieć. Nie, rozwiedziemy się i wtedy zapomnę o wszystkim, łącznie z tobą. Kobieta powiedziała ze złością. Była gotowa rzucić mu się na szyję, objąć go i nigdy nie puścić. Ale ból, który tkwił głęboko w jej duszy, powstrzymywał ją przed tym. Być może nie jest łatwo nauczyć się wybaczać z głębi serca. Nie każdy potrafi odpuścić i wybaczyć. Co zrobiłaś, córko? Całe życie byłam sama. Myślisz, że to łatwe? Matka rozpłakała się. Zostawiłam mojego syna samego i bez ojca. Kogo skrzywdziłaś? Co osiągnęłaś swoim uporem? Mamo, kiedy wracamy do domu? Tata musi za nami tęsknić. Wiktor wszedł do pokoju. Mieliśmy iść razem na piłkę nożną. Dlaczego tak długo zostajemy u babci? Rosangela, proszę, opamiętaj się! Giovanna rozpłakała się. Zlituj się nad Wiktorem. Kiedy Marco wyjeżdża? Dzisiaj. Rosangela opuściła głowę. Zadzwoń do niego! Biegnij na lotnisko! Błagała matka. Rosanella stała nieruchomo. W tym momencie zdała sobie sprawę, że jeśli nie teraz, nigdy nie odzyska swojego szczęścia. Chwyciła torbę i wybiegła z mieszkania. Wszystko się ułoży, wnusiu, powiedziała Giovanna, przytulając Wiktora. Rosangela zdążyła na czas. Wybiegła z taksówki i popędziła do hali odpraw. Już z daleka zobaczyła Marco. Mężczyzna stał odwrócony do niej plecami, wyglądając przez okno. W chwili, gdy Rosangela chciała zadzwonić do byłego męża, zobaczyła dziewczynę o jasno-pomarańczowych włosach. Od razu ją rozpoznała. To była Adelina, ta sama, która tak łatwo zniszczyła ich rodzinę, ich szczęście. Rosangela zdała sobie sprawę, że jest za późno. Było za późno, by cokolwiek naprawić. Rosangela, zaczekaj! Kobieta usłyszała za sobą głos Marco. Czego chcesz? Odwróciła się, ocierając łzy. Jesteś tutaj? Dziękuję. Zmartwiony Marco powiedział, gdzie jest Wiktor? Jego syn jest w domu. Co on tu robi? Ogląda twoją bezwstydną rudą? Rosangela była wściekła. Masz na myśli Adelinę? Nie zwracaj na mnie uwagi. Mam już dość tej konkretnej. Nie prosiłem jej, żeby tu przyszła. Marco się usprawiedliwiał, ale jej nie odesłałem. Rosangela, przestań być o nią zazdrosna. To absurd. Jeśli każesz mi zostać, zostanę. Jedno twoje słowo może zmienić nasz los. Mógłbym wybaczyć ci zdradę, gdybyś był ze mną szczery, ale ty mnie zdradziłeś. Byliśmy kimś więcej niż mężem i żoną. Byliśmy najlepszymi przyjaciółmi. Ufałam ci tak, jak ufałam sobie. Rosangela rozpłakała się z rozpaczy. Przepraszam. Marco zmarszczył brwi. Odejdź. Szczerze życzę ci jak najlepiej. Rosangela szła naprzód, nie widząc drogi. Nogi trzęsły jej się z bezradności. Przede wszystkim bała się upaść, okazać słabość przed byłym mężem. Szybko wsiadła do taksówki i odjechała. Marco patrzył za żoną, nie wiedząc, co robić. Nie chciał jechać do Niemiec. Po co mu dobra praca i bogactwo, skoro był sam? Nie miał już rodziny. Kochanie! Dokąd uciekłeś? Odprawa zaraz się zacznie! Adelina podbiegła do niego. Odejdź! Proszę, nie wkurzaj mnie! Krzyknął ze złością mężczyzna. Kochanie, nie wściekaj się! Chcę być z tobą! Kocham cię! Dziewczyna powiedziała figlarnie. Marco spojrzał uważnie w oczy Adeliny i dopiero teraz zauważył, że są puste. W jej oczach nie było ani iskierki, ani żadnych emocji. Dopiero teraz zdał sobie sprawę, jaki błąd popełnił, ulegając chwili słabości. Żegnaj, Adelino. Marco przekrzywił głowę i powoli wszedł do budynku lotniska. Adelina szła za nim, coś mu mówiła, przysięgała miłość i wierność, ale on ani jej nie słyszał, ani nie zauważył. Kiedy Rosangela wróciła do domu, zamknęła się w swoim pokoju. Jej matka zdała sobie sprawę, że córka nie pogodziła się z byłym mężem. Kobieta nie zawracała sobie głowy zadawaniem pytań. Po zabraniu wnuka wyszła na ulicę. Postanowiła zostawić Rosangelę samą z jej myślami. Po całym dniu płaczu Rosangela trochę się uspokoiła. Musiała wziąć się w garść, by żyć dalej Deela, syna i matki. Mamo, kiedy wracamy do domu? Tęskniłem za przyjaciółmi, za komputerem, zapytał Wiktor. Jutro rano pojedziemy. Rosangela uśmiechnęła się. Teraz musiała nauczyć się żyć bez Marco, usamodzielnić się i właściwie wychować dziecko. Nie było to łatwe, ponieważ była mężatką, a teraz nie miała nawet pracy.
Rosangela żałowała, że nie wybaczyła mężowi, nie rozumiała, jak może bez niego istnieć, byli przecież dwiema połówkami tej samej całości. Rano Rosangela i jej syn wrócili do domu. Widząc okna, kobieta nie mogła powstrzymać łez. Przypomniała sobie, jak dawno temu Marco wspiął się na trzecie piętro, by położyć bukiet kwiatów na parapecie, chcąc jako pierwszy pogratulować jej 16 urodzin. Wtedy byli młodzi, naiwni i kochali się ponad życie. Co stało się z nimi teraz? Gdzie podziały się te jasne, szczere uczucia? Mamo, czy tata już wrócił? Zapytał Wiktor, wchodząc po schodach. Nie, wyjechał daleko na długi czas. Rosangela powiedziała martwym głosem. Kiedy otworzyła drzwi, usłyszała brzęk naczyń w kuchni. Kto tam jest? Wiktor był przerażony. Nie wiem, wydawało mi się, że to słyszałam. Szepnęła kobieta. W tym czasie z kuchni wyszedł Marco. Wrócili, a ja postanowiłam zrobić nasze ulubione chinkali, tak jak wiedziałam, że zrobią. Uśmiechnął się mężczyzna. Tatusiu, jesteś! Krzyknął Wiktor, rzucając się w ramiona ojca. Nigdzie się nie wybierałem. Dlaczego miałbym chcieć kariery i pracy z dala od rodziny? Nie masz nic przeciwko? Spojrzał błagalnie na Rosangelę. Nie, zdezorientowana kobieta. Naprawdę jestem teraz bezrobotna. Potrzebujesz pracy? Ja też jestem bezrobotna. Rosangela roześmiała się. Nic, jakoś sobie poradzimy z tym problemem. Powiedział szczęśliwy mężczyzna, przytulając żonę i syna. Cześć, Rosangela. Poznajesz ją? To Adelina. Kobieta usłyszała przebiegły głos, który rozpoznała z tysiąca innych. Nie, nie rozpoznała go. Jaka Adelina? Rosangela, powiedziała spokojnie, próbując się opanować. Ulubiona kobieta twojego byłego. Mylisz się. Nie mam byłych. Mam obecnego, stałego, ale jego ulubioną kobietą jestem ja. Rosangela rozłączyła się, po czym pociągnęła za kabel telefonu. Kobieta zdała sobie sprawę, że nie powinna dać się sprowokować. Była teraz bardziej pewna swojego męża niż kiedykolwiek wcześniej i wiedziała, że Marco zerwał związek z tą kobietą. Z powrotem na lotnisku. Kto dzwonił? Marco zapytał zaspanym głosem. Jakaś Adelina. Kochanie, proszę, nie zaczynaj. Już wszystko ustaliliśmy. Mogę przysiąc na mojego syna, że nigdy cię nie zdradzę. Marco powiedział podekscytowany, przytulając żonę. Wiem, ale to irytujące, że ta osoba nie daje ci spokoju. Powiem ci coś więcej. Adelina wymyśliła nowy sposób, by dopiąć swego. Zadzwoniła do mnie 2 dni temu i powiedziała, że spodziewa się mojego dziecka. Wyznała to swojemu mężowi. Jak? Kobieta zbladła. Czy to prawda? Nie sądzę. To znany ruch pokazywany w każdej telenoweli. Dziewczyna je oglądała i postanowiła z nami zagrać. Proszę, nie wierz jej. Co jej powiedziałeś? Nic. Powiedziałem, żeby zostawiła mnie w spokoju. Po rozmowie z nią wyrzuciłem kartę SIM. To dlatego zmieniłeś numer telefonu? Kobieta domyśliła się. Tak, właśnie dlatego. Musimy wyjechać na jakiś czas. Zmiana scenerii, że tak powiem. Wynająłem domek w Karpatach na miesiąc. Zimą jest tam bardzo pięknie, góry, śnieg. Pojedziemy? Oczywiście. Wiktor będzie bardzo szczęśliwy. Rosangela uśmiechnęła się. Więc pakujmy się. Marco roześmiał się, biorąc żonę w ramiona. Para odbyła 2 miesiąc miodowy. Będąc w jedności z naturą, zapomnieli o wszystkim, w pełni ciesząc się wakacjami. Wiktor był szczęśliwy, obserwując swoich rodziców. Chłopiec rozumiał już wiele rzeczy i widział, że ostatnio jego rodzice mieli nieporozumienia. Po miesiącu rodzina wróciła do domu. Początkowo Rosangela wzdrygała się na każdy telefon. Kobieta nie sądziła, że Adelina tak łatwo się podda. Była gotowa na nowy atak bezczelnej osoby. Ku zaskoczeniu pary, Adelina już o sobie nie przypominała. Wkrótce Rosangela i Marco zapomnieli o nieprzyjemnych wydarzeniach w ich życiu i zaczęli żyć w spokoju. Niestety, spokój nie trwał długo w ich rodzinie. Kolejny telefon ponownie zakłócił spokój w ich rodzinie. Dzień dobry, szukam Marco. Dziewczyna odebrała telefon. Cześć, odpowiedział Marco. Jesteś poszukiwana z pierwszego szpitala położniczego. Znasz Adelinę? Dziewczyna kontynuowała. Znałam. Nie mieliśmy kontaktu od ponad pół roku. Chodzi o to, że Adelina urodziła córkę. Odmówiła zabrania dziecka, ale zostawiła dane ojca dziecka. Co ty na to? Zapytała dziewczyna. W słuchawce zapadła cisza. Marco nie wiedział, co powiedzieć. W tym momencie chciał się obudzić i zdać sobie sprawę, że to był tylko koszmar. Patrząc na spokojnie śpiącą Rosangelę,
Mężczyzna zbladł. Jak miał jej wszystko powiedzieć? Nie mógł ukryć prawdy i udawać, że nic się nie stało. Rosangela prędzej czy później dowiedziałaby się prawdy. Obiecał, że już nigdy nie będzie kłamał ani ukrywał niczego przed żoną. Halo, słyszysz mnie? Jeśli to twoja córka, może możesz być częścią losu dziecka. Dziewczynka jest całkowicie zdrowa. Przykro mi, że znalazła się w takiej sytuacji. Może uda ci się przekonać Adelinę do zmiany zdania. Podaj mi adres. Gdzie mam jechać? To nie jest rozmowa telefoniczna. Marco powiedział z dystansem w głosie. Mężczyzna postanowił niczego nie ukrywać przed Rosangelą. Byli rodziną, więc powinni wspólnie znaleźć wyjście z sytuacji. Czekając, aż żona się obudzi, opowiedział jej o wszystkim. Tak, a ja byłem naiwny, myśląc, że wszystko jest już za nami. Rosangela powiedziała ze smutkiem. Co zamierzasz zrobić? Nie wiem. Uwierz mi, pierwszy raz w życiu nie wiem, co robić. Proszę, nie zostawiaj mnie samej z tym problemem. Chodź, pojedziemy do szpitala położniczego. Kobieta powiedziała z przekonaniem. Najpierw musisz zrobić test DNA i dowiedzieć się, że to twoje dziecko. Rosangela postanowiła nie popełniać poprzedniego błędu. Bez względu na to, jak bardzo ją to bolało, musi zrobić ten krok. Musi przezwyciężyć siebie i wesprzeć męża. Tak to już jest. Ordynator oddziału położniczego zakończył swoją opowieść. Współczuję tej dziewczynie. Może ty pomożesz? Spróbujesz przekonać Adelinę. Tak, jeśli chcesz zabrać dziecko, tylko po potwierdzeniu ojcostwa. Dobrze, spróbuję z nią porozmawiać. Marco obiecał. Para wyszła ze szpitala położniczego i usiadła na ławce. Rosangela była przygnębiona. Czuła się śmiesznie w tej sytuacji. Co powinniśmy zrobić? Zapytała męża. Myślę, że powinniśmy z nią porozmawiać. Jeśli okaże się, że dziecko jest moje, będę płacić alimenty. Co ty na to? Co mam powiedzieć? Masz rację. Rosangela uśmiechnęła się. Dotarłszy do Adeliny, mężczyzna umówił się na spotkanie. Był zły, żałował, że skontaktował się z tą niepoważną osobą, ale nic się nie dało zrobić. Trzeba było naprawić błędy. Cześć. Adelina uśmiechnęła się. Chciałeś mi coś powiedzieć? Jak mogłeś? Dlaczego porzuciłaś dziecko? Dlaczego w ogóle urodziłaś dziecko, skoro go nie chciałaś? Marco się zagotował. To nie tak, że pytam, dlaczego zostawiłeś mnie w ciąży i bezbronną. Tak przy okazji, ja też jestem człowiekiem. Adelina odrzuciła dumnie głowę do tyłu. Za nie mówiłam. Nie wiem, co bym ci zrobiła, gdyby to ode mnie zależało. Po pierwsze, niczego ci nie obiecywałam. A po drugie, wiedziałeś, że mam rodzinę. Weź córkę, pomogę ci. Dziecko nie będzie niczego potrzebować. Nie, nie chodzi o pieniądze. Porządkuję swoje życie osobiste. Za kilka miesięcy wyjeżdżam za granicę z mężczyzną, którego kocham. Niestety, nie zgodzi się wychowywać cudzej córki. Twojej, nawiasem mówiąc. Kobieta powiedziała wyzywająco. Jesteś takim samym rodzicem jak ja. Proszę bardzo, niech pan weźmie córkę i ją wychowa. Jak możesz to robić? To ty jesteś matką, powiedział Marco. A ty jesteś ojcem. Nie zawracaj mi więcej głowy, krzyknęła Adelina, odwróciła się i odeszła. Mężczyzna patrzył na nią przez dłuższą chwilę i nie mógł zrozumieć, jakim cudem zwrócił na nią uwagę w swoim czasie. Dlaczego związał się z tą kobietą i wpakował się w kłopoty? Nie tylko stracił dobrą pracę, ale prawie stracił rodzinę. Kiedy Marco wrócił do domu, usiadł cicho w fotelu i westchnął ciężko. Rosangela natychmiast zdała sobie sprawę, że jej mąż niczego nie postanowił. Przez te wszystkie lata, które spędzili razem, nauczyli się rozumieć bez zbędnych słów. Marco, zanim zaczniesz się obwiniać, zrób test na ojcostwo. Wtedy zastanowimy się, co robić. Dowiedziałam się, że istnieją prywatne pensjonaty, w których można umieścić dziecko. Ale nie wiem, od jakiego wieku. Rosangela powiedziała spokojnie. Dziękuję, kochanie. Jak dobrze, że cię mam. Mężczyzna przytulił żonę, od razu czując ulgę. Czekając na wyniki DNA, Marco był bardzo zdenerwowany. Wciąż miał nadzieję, że dziewczyna nie jest jego, że wynik będzie negatywny, a on znów będzie wiódł spokojne życie. Niestety, Della mężczyzny, jego oczekiwania nie spełniły się. Test potwierdził ojcostwo. Rosangela przyjęła wyniki ze spokojem, ponieważ początkowo była pewna, że dziecko jest jego. Rosangela, chodźmy się z nią zobaczyć. Jest sama. Zrobimy tak, jak planowaliśmy. Zostanie w sierocińcu przez jakiś czas, a potem umieścimy ją w przyzwoitym miejscu. Najpierw nadajmy jej imię, powiedziała kobieta.
Nie będziemy jej cały czas nazywać dziewczynką. Daj spokój, ale jeśli możesz, to wymyśl jakieś. Ja się na tym nie znam. Mężczyzna wzruszył ramionami. Moglibyśmy nazwać ją Amanda. Naprawdę podoba mi się to imię. Świetnie. Więc to będzie Amanda. Uśmiechnął się Marco. Następnego dnia para odwiedziła dziecko. Kiedy zobaczyli dziewczynkę, żadne z nich nie miało wątpliwości, że to córka Marco. Dziewczynka była malutka, ale już było widać, że jest dokładną kopią swojego ojca. Tej nocy ani Marco, ani Rosangela nie zmrużyli oka. Mężczyzna czuł się jak nieszczęśnik. Zdał sobie sprawę, że porzucił córkę, zrobił to samo, co jej matka, i że był lepszy od Adeliny, ponieważ chciał odkupić własne sumienie, umieszczając dziecko w dobrej szkole z internatem. Obudziłaś się? Rosangela zapytała cicho. Nie, Marco westchnął ciężko. Zabierzemy Amandę do domu? Marco milczał przez kilka minut. Nie mógł uwierzyć, że Rosangela powiedziała coś, czego on nigdy nie odważyłby się powiedzieć. Rosangela, wiesz, że jesteś prawdziwa. Marco powiedział w zamyśleniu. Jak to prawdziwa? Kobieta uśmiechnęła się. To właśnie znaczy. Nie ma innych takich jak ty. Miałam wielkie szczęście, że pojawiłaś się w moim życiu. Nie przesadzaj. Po prostu naprawdę cię kocham. Kobieta powiedziała poważnie. Rosangela zdała sobie sprawę, że kocha go ponad życie. Wiedziała, że będzie szczęśliwa tylko wtedy, gdy on będzie szczęśliwy. Kobieta była gotowa na każde poświęcenie, byle tylko być blisko ukochanej, drogiej osoby. –